Mizerna, cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący, przed nami śpiący, w promieniach Jezus mały. Moi drodzy bracia i siostry, najdrożsi parafianie, słowami tej starej kolędy chciałbym was powitać w tym czasie Bożego Narodzenia. Są to piękne słowa, są to wzniosłe słowa, jak bardzo dotykające nasze serca. Matka Teresa z Kalkuty raz powiedziała, że pragniemy powitać Jezusa w Boże Narodzenie nie w zimnym żłóbku naszego serca, ale z sercem pełnym miłości i pokory. Z sercem czystym i niepokalanym, gorącym z miłości do bliźnich. Jakże piękne, głębokie i ważne są te słowa. Każdy z nas od dziecka na pewno uwielbia, kocha ten czas Bożego Narodzenia. Czas pełen miłości, ukojenia, zgody, czas spotkań i wiary, spotkań z rodziną, spotkań z przyjaciółmi i czas wiary, wiary w Jezusa Chrystusa, w to małe dziecię, które stało się i Bogiem, i człowiekiem. Moi drodzy bracia i siostry, każdy z nas lubi otrzymywać prezenty. Każdy z nas lubi dawać prezenty i każdy z nas w tym świętym czasie rozpamiętuje, co Bóg uczynił dla człowieka, dla mnie, dla ciebie, to, że dał się nam jako największy prezent. Dał się nam jako nasze zbawienie. Moi drodzy, jest to naprawdę bardzo głęboka tajemnica wiary. Wiary, którą powinniśmy żyć w ciągu całego naszego życia, w każdej minucie, cokolwiek robimy i czynimy. Kiedy papież Benedykt XVI ogłaszał ten rok rokiem wiary, zaapelował, abyśmy przyglądnęli się tej cnocie, abyśmy przyglądali się naszemu życiu, naszym uczynkom. Między innymi dlatego w naszej świątyni od czasu Bożego Narodzenia będziemy mieli kilka znaków przypominających nam o tym czasie łaski i wiary. Wystawiona będzie Książka Ewangelii, Ewangeliarz ze świecami, Słowo Boże, Słowo skierowane do nas. Będziemy zawsze mieli przed oczyma źródło chrzcielne i świecę paschał, która przypomina nam o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, wiara rodzi się ze słuchania. Ewangeliarz. Wiara umacnia się przez sakramenty święte. Woda chrzcielna, sakrament chrztu. Właśnie w tym sakramencie po raz pierwszy przyjęliśmy łaskę, cnotę wiary, nadziei, miłości. Zobaczcie, jak rzeczą piękną jest żyć tymi cnotami na co dzień. Jak rzeczą piękną jest przeżywać okres Bożego Narodzenia z tą myślą, że Bóg daje nam miłość i my możemy dzielić się tą miłością z innymi. W takim czasie, w takiej miłości, w takiej atmosferze nikt nie będzie samotny, nikt nie będzie przytłoczony przez problemy dnia codziennego, a w każdym sercu zagości nadzieja. Moi drodzy, poeta
Polski, Tadeusz Puzia, w jednym z swoich wierszy napisał takie słowa: nie ma samotności i opuszczenia. Nie ma zapomnienia, bo nawet w największym osamotnieniu i opuszczeniu Bóg może zapytać: a Betlejem? Chciałbym życzyć wam, aby ten czas świąt Bożego Narodzenia był naprawdę czasem przeżytym w wierze. Czasem, w którym siebie nawzajem będziemy obdarowywać miłością. Czasem ukojenia i nadziei. Wesołych świąt Bożego Narodzenia.